Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Wasilewski. Dziś jesteśmy w gospodarstwie pana Tomasza Janasa w miejscowości Niemczyn w Wielkopolsce i dzięki uprzejmości hodowcy będziemy mogli zobaczyć pracujące w nim urządzenia. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Janas. Zapraszam państwa do wirtualnego zwiedzania mojej obory. Zanim zaczniemy, ja tylko przypomnę, że możecie państwo zadawać pytania w okienku czatu, na które odpowiemy na koniec naszego spotkania. A zatem przejdźmy może do pierwszego tematu, historia gospodarstwa. Tomku, powiedz nam o historii swojego gospodarstwa. Tak naprawdę to jest gospodarstwo już wielopokoleniowe. Gospodarstwo tutaj gdzieś w Niemczynie kupił mój pradziadek, później już przed wojną, później po wojnie gospodarstwo prowadził dziadek, po dziadku przejął gospodarstwo ojciec i później ja. No, cały czas gospodarstwo zajmowało się produkcją mleka gdzieś tam. Przejmując gospodarstwo od ojca, no postanowiłem, znaczy plany już miałem dużo wcześniej, chciałem wybudować obory i zacząłem, jak już ojciec przypisał na mnie całe gospodarstwo, no to wtedy już wziąłem się konkretnie za budowę tego obiektu. Super. Powiedz nam, na jakim areale gospodarujesz, co dominuje w zasiewach? No, na dzień dzisiejszy gospodarujemy gdzieś na 115 hektarach. Głównie produkujemy kukurydzę na paszę, na kiszonkę dla krów. Również jest lucerna, około 20 hektarów lucerny. Trochę łąk takich naturalnych mamy, a poza tym siejemy pszenicę, jęczmień, w tym roku zasiałem trochę żyta. Na chwilę obecną mamy gdzieś około 175 sztuk wszystkiego bydła, krowy, jałówki, cielęta i kilkanaście sztuk byków. Zwierzęta głównie znajdują się w tym budynku nowym, ale też cielaki są w budynkach starszych, tych, które używaliśmy wcześniej. Średnia wielkość produktu na dzień dzisiejszy to jest około 30 litrów mleka od sztuki. Rekordzistki, nie ma rekordzistek. Rekordzistki, to zależy dla kogo, co są rekordzistki. Są sztuki, które dają około 60 litrów mleka dziennie, ale są też sztuki takie, które dają około poniżej 20, więc to jakichś tam rekordzistek nie ma. No, moją ambicją jest też gdzieś mieć tam jakąś taką sztukę, która taką 100-tysięcznicę, ale to jest gdzieś tam przyszłość i tak dalej. No. Super, czy na razie wyrównanie na stada? Na razie wyrównanie stada, tak. Plan na przyszłość. Plan na przyszłość to pewnie spłacenie kredytu, to każdy ma na planie na przyszłość, ale co potem? Czy myślałeś? Plan na przyszłość, najbliższą przyszłość to jest zapełnienie tego budynku. Daleko w przyszłość nie ma co wybiegać, to wszystko samo się, sytuacja jest tak naprawdę dynamiczna, nie wiemy co będzie w przyszłości, jak sytuacja polityczna, jak sytuacja na rynku. Na pewno chciałbym zmodernizować stare budynki, które są, żeby tam można było obsługiwać tam te budynki ze zwierzęta w tych budynkach. Okej. Jeśli już jesteśmy przy budynku, to powiedz nam o samej kubatorze budynku. Kiedy on powstał, jakie są jego wymiary? Budowę zakończyliśmy na wiosnę tego roku, w maju. Zaczęliśmy w zeszłym roku latem, 4 lipca wjechały tutaj koparki, zaczęły tutaj przygotować grunt pod budowę. Budynek ma 86 metrów długości, 27 szerokości, około 9 metrów kalenicy. Pod nami znajdują się kanały na gnojowice o głębokości 2 metrów. Okej, konstrukcja to drewno klejone. Tak, konstrukcja to jest drewno klejone, no, z elementami stali. No, konstrukcja drewniana jest fajna, estetyczna. Akurat na tamte czasy, kiedy to budowaliśmy, no, też była tańsza niż stał. Wygląda to dość fajnie estetycznie i taki ciepły klimat jest tutaj ciepły. No, w sensie, no, fajnie się to chyba zwierzęta czują, ludzie też, bo ładnie to wygląda gdzieś tam. Na ścianach masz kurtyny wentylacyjne sterowane automatycznie. Tak, na ścianach są kurtyny sterowane automatycznie. Na szczycie z tej strony jest pogodynka, która mierzy parametry zewnętrzne. W środku jest czujnik temperatury i wilgotności, który też tym pomaga w sterowaniu tymi kurtynami. Taką ciekawą rzeczą tutaj jest, że tu w rejonie poczekalni nie masz jednego słupa, ale masz taką wysoką belkę daną na ścianie. Czemu ona miała służyć? No, ta belka służy do wzmocnienia konstrukcji dachu, ponieważ na słupy są co 6 metrów, a tutaj na szerokości 12 metrów, no, jest 12 metrów, nie ma tego słupa na środku, można powiedzieć, przed taką poczekalnią, przed robotami. Wtedy gdyby ten słup stał tutaj, to trochę by zaburzało ruch tych krów i dlatego nie ma tego słupa, tylko jest tam taka podpora. Były po prawej stronie krowy zasuszone, jałówki. Czy to tak było zaplanowane, czy jest jakiś plan jeszcze na przyszłość? No, plan właśnie był taki, żeby ta młodzież taka produkcyjna, młodzież, czyli jałówki i krowy zasuszone były z tej strony. Tutaj właśnie są jałówki w takim momencie krycia, tutaj są krowy, jałówki cielne i krowy zasuszone. Jest opcja pewnie kiedyś, że tam będzie można postawić
trzeciego robota, ale to jest jeszcze taka dalsza nuta przyszłości gdzieś tam. Aczkolwiek ja tego nie wykluczam, że stanie tam trzeci robot kiedyś. Zdecydowałeś się na ruch wolny z firmą DeLaval. Co przemawiało za takim rozwiązaniem? DeLaval ma różne typy ruchu, i kierowany, i wolny. Ja wybrałem wolny. Zrobiłem sobie listę za i przeciw, no i wyszło na to, że korzystnie dla mnie jest ruch wolny. No. Podoba mi się akurat, jak krowy sobie chodzą tak jak wtedy, kiedy chcą, jak chcą, nic, żadne bramki nimi nie sterują. Łatwiej można wyłapać różne choroby metaboliczne czy nóg. Wiadomo, że jak ruch skierowany, to krowa musi przejść przez tego robota, żeby sobie pójść na legowisko, tak czy inaczej. A tutaj one sobie chodzą tak naturalnie, jak chcą. Za robotami masz wydzielone dwa obszary. Czy mógłbyś o nich chwilę powiedzieć? Jednym obszarem to jest separatka, drugim obszarem jest porodówka, koniec porodowy. Ta separatka tak była konstruowana, znaczy w czasie projektowania, bardziej z myślą o przyszłości, czyli o takich rzeczach, które są nieuniknione, czyli o ograniczenie u nas możliwości stosowania antybiotyków, nawet w okresie zasuszenia, i żeby można było tam zrobić taką dawkę, powiedzmy uboższą, żeby te krowy ograniczyć produkcję mleka. Krowy, które nie wymagają, które mają historię, która nie jest jakoś tam obciążona zapaleniami i tak dalej, można zasuszać tylko pod takimi korkami kreatynowymi. Mhm. I to było właśnie po to, że ten koniec tam był, żeby można było ograniczyć tą ich produkcję bez antybiotyków. Gdzieś tam to było przyszło. A na chwilę obecną jest ten koniec używany jako taki koniec zabiegowy. Kiedy przyjeżdża weterynarz, możemy zamknąć, bo jest drabina zatrzaskowa, możemy krowy zamknąć i je sobie spokojnie zbadać. Jeżeli chodzi o porodówkę, no wiadomo, do czego służy porodówka, do tego, żeby się tam krowy cielały. I też jest to koniec taki na takiej półgłębokiej ściółce, że krowy, które mają problemy z racicami czy nogami gdzieś, to też mogą sobie tam przebywać, tak jakby szpital, coś takiego też. Nie? W oborze mamy, jak wspomniałeś, posadzki rusztowe. Co przemawiało za takim rozwiązaniem? Posadzki rusztowe z tego względu, że one nie są tak pracochłonne w sprzątaniu tak naprawdę. Gnojowica, jak zarządzasz tą gnojowicą, jaka jest pojemność tego zbiornika? Dokładnie to pojemności nie znam. Ja myślę, że tam jest ponad 700, chyba 40 tysięcy metrów sześciennych, o ile dobrze z tymi zerami mówię. Generalnie są dwa układy, takie slalomowe, są dwa mieszadła, które używane są raz w tygodniu na godzinę, półtora godziny są włączone i gnojowica jest mieszana. Legowiska. Ile legowisk jest w oborze i czym są ścielone? Legowisk ścielonych materacem słomiano-wapiennym jest około 185. Dościelamy co 2-3 tygodnie według potrzeb. Czy na przykład w zależności od pory roku ta struktura ścielenia i tych materiałów się zmienia, czy ona jest jednakowa zawsze? Staramy się robić jednakową, aczkolwiek wiadomo, że latem szybciej to wszystko paruje, suchsze. Tak. Można użyć więcej wody wtedy, żeby to wapno się bardziej, tak, że tak powiem, tej słomy okleiło. Okej. Może porozmawiajmy chwilę o stole paszowym. Niedawno była zadana pasza, krowy ładnie ją pobierają. Powiedz, jak często zadajecie, jak wygląda dawka? PMR dla krów podajemy raz dziennie. W skład PMR-u wchodzi kiszonka z przewiniętych traw z lucerną, kiszonka z kukurydzy, koncentrat białkowy, 32% białka i różne tam mikroelementy, jakieś tam drożdże, zioła, bufory itd. Dawka jest przygotowana na 25 litrów produkcji. Pozostałą taką premię krowy dostają w robocie. W robocie są podawane dwa rodzaje pasz, 19% białka. Jedna jest bardziej paszą energetyczną z zawartością glikolu, że krowy na start dostają tej paszy troszeczkę więcej, żeby na początku laktacji, żeby mogły rozwijać swoją laktację i żeby można było pokryć potrzeby ich na początku produkcji. Mhm. Ta obora to perełka, jeśli chodzi o automatyzację. Powiedz, jakie urządzenia w niej pracują? Podstawowymi urządzeniami to są dwa roboty VMS 310, które są przeznaczone, że tak powiem, do doju. Nazywam roboty, że to robot do doju to jest takie laboratorium, które też tam mierzy różne parametry. Poza tym jest robot do podgarniania kiszonki PMR-u OptiDuo i robot do czyszczenia rusztu RS. Poza tym są dwa czochradła
plus 6 mieszaczy powietrza. Jesteś nie tylko producentem mleka, ale także w sposób zrównoważony dzięki panelom fotowoltaicznym na dachu produkujesz prąd. Powiedz nam, jak wyglądają rachunki za energię, jak to się bilansuje? Produkujemy prąd na własne potrzeby. Tak naprawdę, jak to będzie wyglądało rozrachunek, mogę powiedzieć dopiero po roku użytkowania tego wszystkiego, więc tutaj myślę, że moja odpowiedź nie zadowoli tutaj widzów. Podejrzewam, że nie ma odwrotu od tego. Musimy gdzieś produkować prąd na własne potrzeby, bo rosnące koszty energii trochę ograniczają później nasze zyski z tej produkcji. Jeśli już kończysz ten temat całego obory i budynku, stara taka zasada budowlana mówi, że pierwszych dwóch domów nie należy budować dla siebie. Tak. Pewnie tak samo jest z oborami, więc z punktu widzenia czasu, czy zmieniłbyś coś w tej oborze, czy są pewne jakieś aspekty, które zauważasz, że dzisiaj mogły być zrobione inaczej? Są takie drobne tutaj szczegóły, które chciałbym może nie zmienić, ale gdybym budował drugi raz, to zwróciłbym na to uwagę, żeby to zrobić. Szersze bramy wjazdowe na stole paszowym chciałbym zrobić gdzieś jakich niedużo, bo 50 cm. Na pewno zrobiłbym przepust krów, żeby można mogły przechodzić z jednej strony na drugą, na końcu. I też chyba jakieś to też by umożliwiało przejazd RS-a, żeby można było tutaj też sprzątać ruszt RS-em. To jest jedna rzecz, kolejna rzecz konstrukcyjna jest tutaj przy przepędzie od sporodówki są założone takie deski, żeby krowy nie miały dostępu do kurtyny. Murek betonowy powinien być troszeczkę wyżej. Z tego co wiem, co się orientuję, to firma, która buduje te konstrukcje, już troszeczkę to też zmieniła, bo na to też zwrócili uwagę, że już teraz te beton leją troszeczkę wyżej, żeby te krowy nie miały tam dostępu. No i jeszcze jednym takim szczegółem drobnym, no to gdzieś kran z ciepłą wodą zrobiłbym tutaj przy maszynowni, żeby można było brać sobie wodę ciepłą do pojenia cieląt, do przygotowywania pójła. I to tak na chwilę obecną to są te rzeczy, które bym zmienił. No są rzeczy, które jeszcze można zrobić, bo tą wodę można tu doprowadzić, nie ma problemu, ale to tak już wtedy budując, już bym na to zwrócił uwagę. Ja przypomnę Państwu, że możecie zadawać pytania w okienku czatu, na które odpowiemy na koniec razem z hodowcą. A teraz może przejdźmy do serca tej obory, czyli dwóch robotów udojowych WMS V310. Jesteśmy w jednym z dwóch pomieszczeń robotowych. Krowy z obszaru poczekalni mają swobodny dostęp do każdego z dwóch robotów. Tomku, powiedz, czy zauważyłeś, czy są jakieś preferencje krów, czy jeden robot jest wybierany częściej niż inny? Tak, jeden robot jest wybierany częściej, tak zauważyłem, że częściej krowy chodzą do tego drugiego robota. Zastanawiam się, z jakiego powodu, ale myślę, że to z tego względu, że krowy z porodówki, czy pierwiastki, czy wszystkie krowy przychodzą do tamtego robota i im się zawsze ten robot kojarzy jakoś tak, może lepiej, że tam pierwszy raz weszły, to się czują tam może bezpieczniej, może dlatego. Aczkolwiek jest jedna krowa, która w tamtym robocie się nie chce wydoić, kiedy ją tam nawet podgonimy, to ucieknie, otworzy sobie na siłę furtkę, a do tego sama sobie przychodzi, sama się doi i nie ma problemu, więc preferencje są różne tych krów. Czy pamiętasz, jak wyglądał ten pierwszy dój? Bo to jest takie zawsze stresujące u każdego hodowcy, który przychodzi na dój automatyczny. Z jakiego systemu przeszły krowy? Jak szybko się przystosowały do tego doju? Krowy przeszły z systemu uwięziowego. Tutaj jak przyszły do tej obory, to powiedzmy tak, kołkwiary sfiksowały. Nie dość, że miały dużo miejsca do biegania, do chodzenia, no to też zmienił się ten dój. No ten dój pierwszy nie był łatwy, ale ja się tego spodziewałem, więc nie było to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Były sztuki, które musieliśmy zakładać linkę i wciągać je na siłę do tego robota. Trudne tak naprawdę były pierwsze 4-5 dni. Zaczęliśmy w poniedziałek, to od poniedziałku do piątku doganialiśmy zwierzęta w czwórkę, a weekend już w piątek, znaczy sobota, niedziela, razem z ojcem tutaj sobie poradziliśmy, wszystkie krowy podoganialiśmy. Pierwsze krowy, które zaczęły same przychodzić do tego robota, to było w trzecim dniu. Weszły najpierw dwie, później kolejne i tak kolejne. Tak naprawdę nauczenie się krowom do przychodzenia do robota zajęło około 2 tygodni. Do dzisiaj są sztuki, które nie chcą przychodzić, trzeba je podganiać, ale już to jest tylko, wystarczy pójść na oborę, klepnąć i ona już sobie idzie. Plusem tutaj było to, że wprowadziliśmy 40 kilka krów na dwa roboty. One miały dużo czasu i my też mieliśmy w ogóle dużo czasu, dużo miejsca na to, żeby się do tego nauczyć, przyzwyczaić. Ja pozytywnie byłem zaskoczony tak naprawdę przejściem. Do dnia dzisiejszego nie mam włączonych żadnych alarmów, coś się dzieje w robotach, to ja mam taki dystans, a za chwilę
wszystko się jakoś ułoży. Nie? Może dlatego, że jeszcze też nie ma takiej pełnej obsady, jak powinna być, więc te roboty mają dużo wolnego czasu. Jeżeli coś się wydarzy, to i tak są w stanie to nadgonić. Jakieś rady dla hodowców w tym trudnym okresie? Nabrać dystansu i się nie denerwować różnymi przypadłościami, bo też na początku były jakieś takie drobne rzeczy, ale serwis na tyle był w porządku, że przyjeżdżał na każde moje wyzwanie. Parę rzeczy załatwialiśmy przez telefon, po prostu serwisant mówił mi, co ja mam robić i sam niektóre rzeczy zrobiłem. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i do tego podchodzić bardzo spokojnie i nie nerwowo, bo to nic nie daje się denerwować tak naprawdę. A proces nauki jak oceniasz? On jest prosty, jeśli chodzi o zapoznanie się z robotem i jego użytkowanie? Ja się cały czas uczę, jak to mawia klasyk. Cały czas coś nowego wyskakuje, ale nie było to. Dość intuicyjne to wszystko jest tutaj, więc nie ma jakiegoś tam problemu. Powiedz, jak wygląda nauka robota? Co musisz zrobić, aby krowy czy pierwiastki zostały wydojone? Tak naprawdę trzeba tylko wprowadzić w Delpro, że krowa ma się doić i zapisać jej ten dostęp do robota, jak często może przychodzić i to jest wszystko. Nie? Powiedz, jak wygląda proces doju? Co robi robot tak po kolei naszym słuchaczom? Robot tak, jeżeli krowa wejdzie, to robot ją identyfikuje, wtedy decyduje, czy krowa może się doić, czy nie. Jeżeli ma status doju, no to wtedy proces przygotowania do doju polega na tym, że ramię chwyta piąty kubek, który służy do mycia i dezynfekcji strzyku, sprzeddajania i osuszania. No i później po kolei robot to ramię chwyta każdy kubek udojowy, zakłada na każdą ćwiartkę osobną. Na końcu spryskiwanie, tak? To ważny element. Na końcu jest tak, dezynfekcja po udojowa, jest dysza, która spryskuje dippingiem każdy strzyk osobno. Podczas tego doju jakich informacji dostarcza ci robot o danej sztuce? Podczas doju robot dostarcza nam takie informacje jak ilość udojonego mleka z każdej ćwiartki, bo wiadomo jak te roboty, każdy był ćwiartkowy. Robot przelicza przewodność, no i pokazuje to później w systemie. Widzimy przepływy tutaj na monitorze, przepływy, szybkość oddawania mleka z każdej ćwiartki. Ja jeszcze dopowiem, że sam robot zmieniając te dane z ćwiartek, czyli o udoju, przepływie, przewodności, czy też wykrywaniu śladów krwi, zamienia to w taki jeden indeks, Mastitis Detection Index, który w Delpro informuje cię, o która ćwiartka jest zagrożona zapaleniem. Tak. Robot nie tylko doi, ale także żywi. Czy pamiętasz, jakie jest teraz średnie spożycie tego koncentratu na sztukę? Na chwilę obecną jest około 4,5 kg paszy na sztukę. Średnio to jest. System przelicza ilość paszy na produkcję, na ile krowa produkuje mleka. Ten robot wyposażony jest także w technologię Repro, czyli można powiedzieć, że on nie tylko doi i żywi, ale także pozwala ci na zarządzanie rozrodem. Moduł Repro znajduje się tutaj, to tak zwana lodówka. To jest urządzenie, w którym znajduje się kaseta z próbkami i rozcieńczalnik, jak chyba to nazywamy. Próbka mleka raz chyba dziennie, to zależy od 20 któregoś dnia zaczyna się próbkowanie tak danej krowy po wycieleniu. I tutaj można określić, czy jajniki po wycieleniu zaczęły funkcjonować, czy nie ma jakiejś tam cysty. No i też oczywiście najważniejsza rzecz, czy krowa jest w rój, czy krowa została cielna, ewentualnie też może sprawdzić, czy krowa nie poroniła, która była już stwierdzona, że jest cielna. No oczywiście dostajemy komunikat w systemie Delpro, pokazuje krowę, która ewentualnie jest w rój, krowy, które są potencjalnie cielne, no i krowy, które mają problemy z tym rozrodem, czyli są cysty, czy też krowa poroniła. Porozmawiajmy o codziennej obsłudze. Jak wygląda taka codzienna praca z robotem? Codzienna praca. Rano przychodzę, to idę najpierw sobie do biura, sprawdzić, które krowy trzeba ewentualnie podgonić, jakie były wczorajsze udoje, czy są jakieś wahania w wydajnościach i tak dalej. Później przychodzę tutaj na oborę i wtedy doganiam te krowy, które są do podgonienia. I po południu jest procedura podobna. Czy można powiedzieć, że z robotami masz taki normalny dzień pracy? Tak, tak, tak. Jednym takim newralgicznym punktem, o który zawsze pytają widzowie, to jest kamera. Jak często trzeba myć tą kamerę? Jak ty często myjesz kamerę z takiego doświadczenia? Funkcjonujemy tutaj od maja, to jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym musiał umyć kamerę tak naprawdę, ponieważ jest tutaj system mycia kamery, jest takie mydło, płyn do mycia, który jest pobierany po każdej krowie. Jest pewna dawka tego rozcieńczonego mydła piknięta na kamerę. Kamera jest umyta, przetarta gąbką, osuszona powietrzem i to jest cała obsługa tej kamery.
dla oglądających nagrywamy w listopadzie, więc to będą od maja 6 miesięcy, czyli pół roku. Tak podsumowując, jesteś zadowolony z doju automatycznego? Tak, jestem. No, porównując do tego, co było wcześniej, no to tak. To na pewno jest to duże ułatwienie. Jak ja to mówię, no nie ma odwrotu od robotyzacji, bo niestety rąk do pracy jest coraz mniej. Ludzie stają się coraz bardziej wygodni, wydajność zwierząt są coraz wyższe. To pozwala zwiększyć wydajność i ułatwić pracę. Myślę, że wydaje się, że ekonomia też będzie za tym przemawiała, żeby montować takie urządzenia. Z reguły pytanie, jakie się pojawia, to koszty obsługi, całe koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych. Ty masz podpisaną umowę in-service all inclusive. Co za nią przemawia, co w niej jest uwzględnione? Bo w tej umowie jest uwzględnione to, że ceny są chyba stałe tego wszystkiego i serwisu, i tych płynów eksploatacyjnych, wszystkiego. Eksploatacji, że nie muszę się przejmować tym, że muszę pamiętać o tym, żeby raz w miesiącu wymienić gumy, tylko serwis sam przyjeżdża i to robi. Czasami nawet, co ty tu robisz? No, serwis trzeba przejść, zrobić. Czyli masz spokojną głowę. Spokojną głowę, nie muszę się tym rzeczami przejmować. Za nami kolejny robot pracujący w oborze. Tomku, za co odpowiedzialne jest OptiDuo? OptiDuo odpowiedzialne jest za podgarnianie paszy i napowietrzanie jej, czyli poprawia strukturę też tego TTMR-u te podgarniając i powoduje to, że zwierzęta chętnie przychodzą do stołu paszowego i korzystają z tego PMR-u, który tutaj leży. Jak często OptiDuo jeździ po oborze? OptiDuo jeździ tak naprawdę co 2 godziny, z wyjątkiem godzin rannych. Zadajecie paszę raz dziennie, zatem pytanie, jak dobrze radzi sobie z dużą ilością paszy, jak dobrze podgarnia? Trasy są 4 i generalnie na pierwsza trasa jest dość daleko od krawędzi stołu, więc on sobie świetnie radzi. To 2 przejazdy przestawia się o kolejne 12 cm bliżej tej krawędzi, więc nie ma problemu, żeby on gdzieś się zakopał czy miał problemy z podepchnięciem tej paszy do drabiny. Tomku, jesteśmy przy kolejnym robocie. Po wyglądzie widać, że jest to robot do zadań specjalnych i robi tutaj bardzo trudną robotę. Brudną robotę. Za co odpowiedzialny jest RS? RS odpowiedzialny jest za czyszczenie rusztu. Jeździ on co 2 godziny. Czas jego pracy teraz na małej pętli jest około 25 minut i 1,5 godziny wtedy ma czas odpocząć i się naładować, zregenerować. Przejeżdża on ten cały obszar, sprząta nam podłogę rusztową, zgarnia wszystko. Jest bezpieczny dla krów? Tak, jest bezpieczny dla krów. Jeżeli dojedzie do krowy, która gdzieś leży na legowisku, a gdzieś tam wystaje, to on się zatrzyma, kilka sekund poczeka, aż albo wstanie, a jeżeli nie, no to robi taką omijankę, omija ją i jedzie dalej. W produkcji mlecznej dobrostan ma ogromne znaczenie. W Twojej oborze krowy mają swobodny dostęp do stołu paszowego, bardzo dużo miejsca, ale są też takie urządzenia, które ten dobrostan podnoszą. Jednym z nich jest na przykład aktywne czochradło. Co robi aktywne czochradło, jak działa, co daje? Jak widać, aktywne czochradło czesze krowy, znaczy uważam, że sprawia im to dużą przyjemność, bo przychodzą i bardzo często, najczęściej korzystają z tego urządzenia. Czochradło ma na celu poprawić ukrwienie skóry. Samo to, że trochę je poczeszę, sprawi im przyjemność, lepsze ukrwienie tej skóry jest, więc myślę, że one się lepiej czują wtedy, kiedy z niego korzystają. Drugim elementem dobrostanu są wentylatory. W tej oborze, jak wspomniałeś, zamontowanych jest 6 wentylatorów DDF 1200. Obora uruchomiona w maju, zatem było to gorące lato. Jak się sprawdziły wentylatory? Co dają? Wentylatory wspomagały tutaj wentylację grawitacyjną, mieszały powietrze. Znaczy było czuć w oborze, że jest przyjemniej i chłodniej niż na zewnątrz. Wentylatory są na tak zwanym falowniku, więc dostosowują się do temperatury i wilgotności w środku. Więc albo jak potrzeba, albo chodzą szybciej, albo wolniej. Jeżeli jest niższa temperatura, mniejsza potrzeba mieszania tego powietrza, to chodzą wolniej. Im wyższa temperatura, tym wchodzą na wyższe obroty, na maksymalne. Wtedy jest ten efekt ruchu powietrza i takiego chłodzenia. Super. Przejdźmy teraz do maszynowni, do zlewni mleka, a potem udamy się do biura i zobaczymy program zarządzania stadem.
Za nami maszynownia. Tomku, jakie urządzenia tutaj pracują? W maszynowni są dwie pompy próżniowe, każda pompa odpowiedzialna jest za pracę robota. Jest sprężarka, która jest odpowiedzialna za wytworzenie, że tak powiem, podciśnienie powietrza do sterowania bramek. Poza tym mamy bojler do ciepłej wody, falownik od fotowoltaiki, no i skrzynka cała od prądu. Roboty i komputer i tak dalej jest też na UPS-ie, w razie czego jak wyłączą prąd, to tą chwilę krowa ma czas, żeby się dodoić lub robot, żeby ją mógł wypuścić. Poza tym jeszcze mam agregat prądotwórczy, który też jest załączony w automacie, więc jak brakuje prądu, to w ten czas, zanim się włącza agregat UPS, daje radę. Okej, przejdźmy teraz do zlewni. Jesteśmy w zlewni mleka, z sercem jest zbiornik. Jaką ma pojemność, jak często odbierane jest mleko? Zbiornik ma pojemność 12 tysięcy litrów, mleko odbierane jest co drugi dzień. Tak naprawdę tutaj na nasze potrzeby wystarczyłby zbiornik 10 tysięcy litrów, ale gdzieś tam wybiegając w przyszłość, zwiększając wydajność, być może ten trzeci robot, kiedyś no to już zainwestowałem w zbiornik troszeczkę ponad miarę, czyli tą 12. Jeśli jesteśmy już przy mleku, to zawsze pada pytanie, czy jesteś zadowolony z obecnej ceny mleka? To zazwyczaj jest tak, że każdy mówi, że chciałby jak najwięcej. Nieważne jak jest, ważne, żeby można było więcej zapłacić. Jestem zadowolony. Generalnie mam umowę opartą o cenę GUS-owską, czyli cena GUS-owska plus premia. Wszystko zależy, jaka jest koniunktura na rynku. Ta premia różnie wynosi. Okej. Na górze znajduje się biuro z systemem do zarządzania stada. Tak. Przejdźmy sobie teraz po schodach na piętro i zobaczmy, jak wygląda system. Zapraszam. Jesteśmy w biurze, przed nami komputer z systemem do zarządzania stadem. Zawsze w umyśle hodowców pojawia się takie pytanie, czy damy radę nauczyć się tego programu, czy damy radę przejść z takiego doju konwencjonalnego na dój automatyczny, gdzie pracuje się więcej z komputerem. Powiedz, jak wyglądało wdrożenie, czy ten program do zarządzania stadem jest trudny według Ciebie? Trudne. Porównania ogólnie nie mam, bo nie miałem do czynienia z żadnym innym programem wcześniej, ale obojętnie jakby to nie był program, tak i tak trzeba się go nauczyć, więc to nie ma jakiegoś tam kłopotu. Pomocna była pani doradca firmy Delaval, która odbyła ze mną dwa szkolenia. Uczyła mnie wszystkich postaw tutaj, poruszania się po tym systemie, później jakichś tam szczegółów ustawiania tabel paszowych i tak dalej. Przed nami na komputerze tablica monitorowania, taki ogólny opis całej sytuacji w gospodarstwie. Czy możesz pokrótce powiedzieć, co na niej widzisz, co na nią widzą hodowcy? Widzimy tutaj, ile mamy zwierząt, które są gdzieś tam w hali produkcyjnej. To żółte tutaj te pole to krowy, które mają status już doju. Czerwone te, które mają status doju i trzeba je podgonić już tak naprawdę, bo minęło 12 godzin od ostatniej wizyty w robocie. Tutaj te zielone to są krowy zasuszone lub jałówki, które są przygotowywane do wycielenia. Tutaj ten szlaczek to jest wykres wydajności na dzień dzisiejszy. Tutaj są wykresy spożycia paszy. Tutaj jest wykres, jak długo krowy przebywają w robocie i jaki jest szybki przepływ mleka. Tutaj są wykresy dotyczące ilości, jak często krowy wchodzą do robota, znaczy jak często się doją, ile krów jest niekompletnych dój, jaki procent krów ma niekompletny dój i ile mleka jest średnio z danego doju. Tutaj mamy różne uwagi dotyczące krów. Taka tablica, która nam pokazuje różne rzeczy. Tu akurat, jeżeli chodzi o, rozmawialiśmy o repro, wskazuje nam raport krów, które akurat tu jest jedna, która może być inseminowana w tej chwili. Kolejnym raportem jest potwierdzone ciąże, ile krów ma potwierdzonych ciąż przez ten system, przez to repro. I jeszcze jedna taka zakładka jest, która pokazuje nam krowy, które mają problemy z rozrodem, czyli jajniki nie podjęły akurat pracy,
Jedna ma cystę lutealną i jedna cysta pęcherzykowa. Na dole przy robocie rozmawialiśmy też o zdrowotności, o tym, co dają nam mierniki mleka, jak mierzą przewodność i krew. Czy mógłbyś nam pokazać, jak wygląda ta zakładka zdrowia? Co w niej widzimy? Tu jest monitorowanie krowy. Generalnie ten taki współczynnik MDI, który jest, on świadczy o zdrowotności wymienia. Ten współczynnik rośnie w zależności też od przewodności mleka, od czy jest w mleku krew, ale też czy krowa zrzuca w czasie doju aparaty udojowe, czy też rzadko przychodzi do tego robota więcej niż te 12 godzin, to też wpływa na wysokość tego współczynnika MDI. Tutaj mamy akurat przykład krowy, która ma te MDI 1,8, co świadczy, że trzeba się tej krowie przyjrzeć i tutaj na jednej ćwiartce jest ta przewodność powyżej 7, co znaczy, że z dużym prawdopodobieństwem mamy zapalenie w tej ćwiartce. Podsumowując, Tomku, jak zmieniła się Twoja praca, biorąc pod uwagę całą automatyzację i co chciałbyś przekazać takim osobom, które zastanawiają się nad automatyzacją swoich gospodarstw? Na początku, odpowiadając na to ostatnie pytanie, co chciałem przekazać, no, żeby się nie bać tych urządzeń nowoczesnych i to na pewno ułatwia i pomaga w pracy. Moja praca zmienia się w ten sposób, że no, spędzam mniej czasu na stricte będąc blisko zwierząt, czyli ten dój rano i wieczorem, jak ja to mówiłem, kucanie, klękanie przed tymi krowami przy udoju, dojarką przewodową. Teraz moja praca bardziej polega na obserwacji tutaj, analizowaniu wszystkich danych w komputerze, później ewentualnie no, podejście do zwierząt, podgonienia tych, które nie chcą same przyjść do robota, inseminacja i tak dalej. Ale to też tutaj te systemy wykrywające ruje ułatwiają mi, nie muszę poświęcić tyle czasu na obserwację tych zwierząt, tylko tak naprawdę w pełni zaufałem tym systemom wykrywania rui i opieram się tylko na nich, że tak powiem. Przy Tobie następcę, synowie, może tak. Czy chłopaki już używają komputera i czy są w stanie coś sprawdzić? Uczyliśmy ich trochę, żeby dziadkowi pomogli, jak mnie nie ma, żeby pomogli gdzieś sprawdzić kolejkę udojową, które krowy są do podgonienia, bo już ojciec jeszcze mi pomaga, to wtedy chłopacy mają troszeczkę, byli uczeni tego i mniej więcej wiedzą, co mają, gdzie mają tego poszukać. Prawda, Tymon i Olgier? Podobał Wam się program Del Pro? Pytanie teraz do chłopaków, czy tata jest częściej w domu i częściej się z Wami bawi? Częściej wraca do domu z pracy. Szybciej. No. I mamy więcej czasu, żeby, więcej czasu, żeby sobie gdzieś pojechać, czy... Super. Tomku, dziękuję serdecznie za oprowadzenie nas po swoim gospodarstwie. Mam nadzieję również, że Państwu podobał się ten wirtualny spacer. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Nie ma za co, jakby co, to polecam się na przyszłość.